Za nami pierwsze pokazy, które mogliśmy podziwiać na radomskim niebie w ramach Airshow 2023. Na płycie radomskiego lotniska prawdziwe tłumy. Kilkadziesiąt tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy miłośników lotnictwa podziwia podniebne akrobacje, a my zapytamy teraz ich, jak się bawią. Poprzednimi razami łatwiej było wejść, nie trzeba było tak długo czekać. A co do głównych atrakcji, to jeszcze czekamy, tak? Na co najbardziej pan wyczekuje? No na jakieś grupy akrobacyjne. To, co mi się najbardziej kiedyś podobało, to była taka włoska tricolori, tak? Więc coś porównywalnego, żeby było. Jak wrażenia? Bardzo super. W porządku, podoba się, ślicznie jest i pogoda dopisała i bawimy się. Dziękuję. A co skłoniło, żeby pojawić się w tym roku na Airshow? A kolega mnie zaproponował, czy bym się nie przejechał i skorzystałem z tej okazji i przyjechaliśmy. Który raz już na Airshow? Jestem pierwszy. Pierwszy raz, ja jestem bardzo zadowolony. Tylko te kolejki do wejścia są troszkę za długie, a reszta jest wszystko okej. Czyli planuje pan w przyszłych edycjach brać udział? Tak, jak najbardziej. Jak się podobały pokazy? Któryś może najbardziej? F-16. F-16 super. A który raz państwo na Airshow już są? Pilot, grecki pilot. Cudowny.